Dzień dobry kochani, witam Was w filmie, w którym omówimy sobie troszeczkę nasz ślub, nasze wesele. Powiem Wam szczerze, że na przestrzeni czasu po ślubie troszeczkę jesteśmy zmęczeni tym tematem, ponieważ wszędzie był temat naszego ślubu, wszędzie. Więc my już jesteśmy tacy, że... I to jakby nie z naszej winy, nie? Tak, że już nie chce nam się o tym mówić, ale i chcemy mieć taką pamiątkę, chcemy powiedzieć, póki pamiętamy. No bez kidu, bo już coraz mniej pamiętam, coraz mniej pamiętamy. Taką po prostu, ten film to jest taka gruba kreska, jeśli chodzi o content weselny. Wspomnienia zawsze będą, zawsze będzie wszystko, co najlepsze z tego wydarzenia, ale takie stricte odpowiadanie na pytania, to dzisiaj jest... Tak, wiele z Was naprawdę zadawało nam tyle pytań, byliście ciekawi o przeróżne rzeczy, także mam pytania. Przed chwileczką zrobiłam sobie screeny, także zaczynamy. Czy to była najlepsza impreza w Waszym życiu? Była, tak. No moim zdaniem była, bo po pierwsze, tak jak cała impreza trwała, no po prostu wszystko wyszło, wszystko było cudownie, no to jednak taki bagaż emocjonalny. Chodź tu bliżej, bo jesteś taki spokój. Bagaż emocjonalny tego wszystkiego, że do tortu mieliśmy bardziej być grzeczni, później już odpinamy wroty, to wszystko to było takie super, no i zakończenie bardzo późno. Ja na przykład nie odpięłam wrotu, dlatego to nie ciężko mi powiedzieć, na pewno najważniejsza impreza, ale nie taka, że wiecie, upiłam się i po prostu szalałam do samego rana, tylko bardziej byłam taka zachowawcza, pilnowałam, czy wszystko na pewno się dzieje, chociaż też miałam momenty, że pijana troszeczkę się czuła. Nie, po prostu mi się wydaje, że za dużo miałaś takich jeszcze obowiązków. Modowych. Tak. To wszystko. Tu cię ktoś czesał, tu zmieniałaś sukienkę, tu ktokolwiek i to było... Wam, ja miałem jedyne zadanie, jakie miałem, to... O... Nic nie bolało? To dobrze. Jedyne zadanie to miałem podchodzić do stolików. Tak. I to było takie, wiesz, to było takie... I rozpijać towarzystwo. Rozpijać towarzystwo. Luka poszedł zabawić czymś Charlie, bo trochę nam tutaj broi. I muszę wam powiedzieć, że ja z perspektywy czasu na pewno nie zrobiłabym sobie dwóch kolejnych stylizacji, dlatego że strasznie dużo czasu mi to zajęło. Wiecie, najpierw dojść do apartamentu, później z tego apartamentu wrócić, tam na miejscu przebrać suknię, poprawić się. No to było z pół godziny na pewno na stylizację i kiedy miałam jedną stylizację, drugą stylizację, po coś tam musiałam pójść i był moment, kiedy nasza koleżanka śpiewała i pytali się, jak ci się podobało, a ja mówię, to ona śpiewała? Nawet nie wiedziałaś tego, kilka nie to, momentów... że nie widziałaś, tylko nawet nie wiedziałaś. Nie wiedziałam, że ona śpiewała, kilka momentów nie pominęło, także... Te stylizacje, to wiecie, chyba nie są takie ważne, a wolałabym dużo być na tej sali. Trzeba na pewno na to uważać na weselach czy na takich imprezach właśnie, bo to jest tak, że raz pójdziesz do pokoju, zagadasz się już, mija. Kiedyś było tak i ja bardzo od tego stronie. Ja teraz na imprezach jestem fanem naprawdę takich szybkich rozmów. Ja z kimś rozmawiam i po 4 minutach mówię, dobra, idę do kogoś innego, bo ja pamiętam i ty też masz to, dotąd masz takie rzeczy, że jak już jest taki stan, wiecie, upojenia, z kim się gadasz. I nagle patrzysz, a to 3 godziny minęło, nie? No to jest i najgorsze. To bez sensu, totalnie. Ja tylko gadam, pa, 3 minutki, mówię, dobra, to idę jeszcze później. Ty byłeś taki, że skakałeś po wszystkich stolikach mega cały czas. Wszystkich, ja wszystkich. Też każdy stolik odwiedziłam, natomiast nie skakałam cały czas, a bardziej poświęciłam czas mojej rodzinie, z którą się nie widziałam parę lat, więc no z nimi siedziałam. To też logiczne jakby, nie? To... Powiem tak, inaczej wyglądają wesela, kiedy zaczynacie na przykład o 13, a inaczej jak nasze zaczęło się, weszliśmy na salę o 19. Tego czasu jest mniej, więc jeżeli mogłabym coś zmienić, to chyba też bym zmieniła, że... To jeszcze będzie takie pytanie, zaczęłabym... pogadamy o tym. Szybciej wesele. Czy to był ślub, o jakim marzyłaś od dziecka? Ja na pewno jako mała dziewczynka nie marzyłam o takim ślubie, bo nawet nie wiedziałam, że taki ślub może istnieć i można zorganizować coś takiego. Nigdy nie miałam marzenia, jak mnie ktoś pytał, jaki ci się ślub marzy. Mi się nie marzył ślub jako małej dziewczynce. Mi się marzyło, żebym była piosenkarką, no tak, żebym miała fajnego chłopaka. Marzyłam, no. Żeby wziąć ten ślub, natomiast nigdy... Ale pewnie, nie wyobrażałam go sobie. Ale pewnie już jak sobie wyobrażałaś, zaczynałaś wchodzić w ten wiek, to pewnie go sobie wyobrażałaś na dworze na pewno. Czyli to nie, te, też nie. Nie, bo ja zawsze sobie marzyłem, jak jeszcze nie miałem, 16-17 lat, że jak będę, nie marzyłem o ślubie, to nie było jakieś moje marzenie. Ale, że wiesz, właśnie tak jak nasz pod względem tej ceremonii, czyli my stoimy, ludzie na krzesełkach siedzą, na środku dywan, panna młoda idzie, no to... Nie wymarzyłaś no, sobie. Nie było... Piłeczkę ma? Super. Nie, na pewno nie wyobrażałem sobie w kościele. Taka kolorowa? I to nie... rzucaj. Taka właśnie.
Nie wyobrażałem sobie w kościele i nie chodzi o instytucję, tylko po prostu wizualnie. Wyobrażałem sobie gdzieś na plaży, gdzieś na trawce, coś takiego, no jak troszeczkę jak w filmach. Świece Wedding Day wrócą jeszcze. Świece Wedding Day wrócą. Powiem wam, że strasznie mnie to zaskoczyło, ponieważ wyszło naprawdę wiele sztuk i to wszystko się sprzedało po naszym weselu w przeciągu 2 dni. I stacjonarnie, i internetowo. Internetowo, nie? Więc po prostu to był jakiś boom. I tak ten zapach już jest na produkcji, tworzymy go, tak samo będziemy tworzyć zestawy prezentowe, także jest to super pomysł i na prezent będzie ślubny. Będzie w następnym tygodniu. Tak? Skąd ty to wiesz? Bo jak wpisałem, bo ja czasami sobie szukam, czy ktoś nie wspomniał Angelice na vlogu, czy coś w tym stylu. I był vlog, jakaś dziewczyna tutaj przyjechała, no i była w sklepie z zamiarem kupienia Wedding Day. No i mój mąż jest lepiej poinformowany ode mnie, kiedy będzie. Dostała odpowiedź, że no niestety nie ma, ale że będą w przyszłym tak, tygodniu. Tak, 3 czerwca podobno mają być już na magazynie, także... Co? Sierpnia! 3 sierpnia. Zapach jest przepiękny i ja mam taką totalną kotwicę z nim, bo jak tylko go wącham, to mam, widzę nasz ślub, więc to jest super pomysł. Jeżeli macie ślub, to po prostu rozstawić sobie świecę, szykować się przy tej świecy w dniu wesela, w dniu ślubu i później wąchacie i przypominacie sobie całe wesele. Powinniśmy to jest jeszcze limitowane super. Wypuścić opakowania, żeby było z tym, z niebieskim, z tym szafirowym. O. To było spoko, nie? Dobre by się... Czemu ja od początku nie wymyśliłam? No bo jeszcze, chciałam klasyk. Wtedy taki. Jeszcze nie było szafirów. Piątka, robimy to. Nie było szafirów w temacie jeszcze, jakby Wedding Ale Day wychodziło, super. Nie? Dużo osób też pytało o to, czy się stresowałam. Cały dzień się nie stresowałam i naprawdę byłam totalnie na luzie. Ola i Sylwia, jak tylko wpadały na chwilę do mnie do apartamentu, to dział się jakiś Armagedon. Stresujesz się? Jezu, jak ja się stresuję. Boże, co za dzień? Jezu, jak ty wyglądasz? Ja będę płakać. Ja mówię, Żaneta, wyprowadź się. Proszę cię. My z Żanetą na chillu, wszystko spokojnie. Żaneta też na chillu była? Bardzo. Zamówiliśmy sobie sałatkę. No było po prostu... Idealnie, ale dziewczyny miały zakaz wstępu i powiedziałam, że najcie, że dopiero jak ona napisze do nich, to mogą wtedy przyjść. No i przyszły i Boże, to było cudowne oczywiście no tak, i kochane, no. Ale mnie to stresowało, więc nie stresowałam się do momentu, aż nie założyłam sukni ślubnej. Założyłam jesteś suknię, tam w apartamencie? Tak, założyłam suknię ślubną. I nagle wszyscy zaczęli robić mi zdjęcia, zaczęli mnie nagrywać. Ja pozowałam, było spoko, weszła moja mama. Jezu, jak ty wyglądasz, Boże! I to ja już mówię, mamo, proszę cię, przestań, bo ja będę płakać. Mieliśmy kamerzystę, mieliśmy fotografa i oni chcieli uwiecznić te momenty. A ja mówię, Boże, ja się zaraz uduszę, ja chcę już iść do Luki, ja chcę już go zobaczyć. Nie chcieli mnie wypuścić, bo Luka nie mógł zawiązać muchy. Wszyscy kombinowali, jak on ma to zrobić, kombinował z chłopakami. Ale to nie była przeze mnie. No w końcu nie, bo moje druhny się spóźniły, tak? Dużo więcej. Później ja się spóźniłam, no po prostu jak... Masakra była i pamiętam, że mama do mnie powiedziała, słuchaj, ja potrzebuję z tobą chwilę, chciałabym ci coś powiedzieć. I ja mówię, dobra, to słuchajcie, idę tam w bok, ochrona odeszła, wszyscy odeszli, zostałam sama na chwilę z mamą i mama powiedziała, to jest taki rytuał przed tym, jak córkę wydaje się za mąż, mi tam powiedziała, niech ci się wiedzie, coś tam, wszystko mi tam, rytuał, no, można to nazwać takim błogosławieństwem, natomiast to nie było takie błogosławieństwo, gdzie mama się, wiesz, pomodliła ze mną, ale... Powiedziała mi dużo takich rzeczy, że podobno to przynosi szczęście na później. No ja też mówiłam, mamo, proszę cię, tylko nie mów mi nic takiego, nie wiem, nie wspominaj mojego dzieciństwa, nic mi nie mów, po prostu, co mogłoby spowodować, że ja się popłaczę. No i ona tak bardzo zachowawczo to powiedziała, tak konkretnym tonem, żebyśmy ani ja, ani ona nie płakały, więc to pamiętam. No tak, to było dykownie chwilę. I tak stałam i mówię, proszę, mamo, już. Po prostu... Za dużo emocji w sobie miałam. Na pewno. Nie mogłam się doczekać, żeby Ciebie zobaczyć. Jechałam, w ogóle wyjechaliśmy samochodem. Z przodu siedział Wojtek, ochroniarz. Z tyłu obok mnie siedział Robert Czerwik, który latał za mną i po prostu pomagał mi z suknią, z tym trenem. I on jechał jak mój pan młody. Okay. Ja w ogóle samochodu nie widziałem, nie? W ogóle tej, tak, tego momentu. Wystaliście to... i my szybko przecięliśmy tą drogę. No. Zostawiliśmy samochód. Ja chciałam wyjść, ułożyć się. I wtedy podejść, więc jechaliśmy wszyscy razem, zabłądziliśmy, nie mogliśmy ani w prawo, ani w lewo wyjechać, nie wiedzieliśmy, w którą stronę. Ja tam, ochroniarz miał te krótkofalówki i mówi... Czy mikrofalówki? Krótkofalówki, już się nauczyłam. I mówi, nie wiemy jak tu pojechać, Kasia nagle słyszę, panna młoda nie wie jak dojechać. Ja mówię,
co się dzieje, nie? Już taki stres. No i jak wysiadłam, to zaczęliśmy iść z Wojtkiem. Wojtek zaczął mnie ciągnąć, pamiętam, do tego ołtarza. Tak, tak, i ja szybko mówię, takie tempo narzucił, nie? Ja mówię, musimy iść wolniej, bo zazwyczaj w takich filmach, te momenty wzruszające jest, jak Panna Młoda idzie tak pięknie, a my wystrzeliliśmy. Ale pan od filmu powiedział, spoko, że jest slow motion. Slow motion. I nagle jak ja powiedziałam do właśnie pana kamerzysty tak na szybko, Boże, ale wystrzeliliśmy, w momencie, gdy Robert mi poprawiał suknię, jak dopiero zobaczyłam ciebie, jak stanęłam na wprost, bo ja najpierw szłam od tej strony i później tak. I stałam i mówię, Boże, za szybko poszliśmy. Po czym i tak poszliśmy szybko. Że ja z tobą? Nie skupiłam się z Wojtkiem na tym. Ja z Wojtkiem, nie skupiłam. My też poszliśmy szybko. Tak, nie skupiłam się na tym w ogóle, żeby iść wolno, żeby to było takie. Tak, skupiaj się, udawane. Masz rodzinę, masz najbliższych, patrzysz taki moment w życiu, a ty masz. Ciężko. Nawet przez chwilę o tym nie pomyślałam. Ciężko, nawet nie pomyślałam, żeby z Wojtkiem się pożegnać, jakby zawsze tam oddaję. No to Wojtek też mi ręki nie podał. Nie podał to, powiedz właśnie to. Nie, no po prostu mieliśmy próbę dzień wcześniej, mieliśmy taką próbę, nie było nikogo. Była Kasia, ta wedding planerka, była ekipa od nagrywania i Kasia mi tam uczyła, jak to będzie wyglądać, że ja stoję, idzie Wojtek z Angeliko i w tym momencie to było coś takiego, że on oddaje mi swoją córkę, swoją jakoś tą, powiedzmy, ręką i jeszcze daje mi tak, wiesz, czy odwrotnie, czy najpierw rękę, nie pamiętam dokładnie. No i ja tak zakotwiczyłem sobie, okej, no bo to jest ważne z teściem się tak jakby przywitać, czy tam pożegnać, nie? No i tak wiecie, on mi daje i ja tak, ale wiedziałem, że może coś nie wyjść, więc nie chciałem zrobić czegoś takiego, żeby się narazić, no wiecie, no, że nie poda mi ręki, więc tak niepewnie, ale tak próbowałem z biodra tak troszkę ten, ale widzę Wojtek nic, nie? Wojtek, bo on też był zestresowany. To ja wziąłem ją i po prostu nie przywitałem się z nim. Ja w ogóle nic, już nie patrzyłam na Wojtka, tylko już widziałam tego swojego męża, już byłam taka. Później miałam długi tren, Wojtek musiał jakoś, nastąpił mi na tą suknię, przeskoczył. Znaczy właśnie przeskoczył, to była dobra decyzja jego, nie? Tak. Wnosiłem cię na rękach do sali, no to żebym ja wniósł cię normalnie. Bardzo sprytnie to zrobiłeś. To musiałem nogą jak taki bocian, tak po prostu, po prostu jak ptak, tak do przodu te nogi dawać, nienormalnie iść, bo to by tragedia była od początku, więc to będzie nagrane. Jak się czujesz jako pani... Prawca od żony od razu się lepiej siedzi. Jak się czujesz jako pani Trochonowicz? Nie czuję się panią Trochonowicz jeszcze. Powoli zaczynam. Nie używałam tak naprawdę teraz tego nazwiska. Pojedyncze przypadki teraz, bo na przykład dzisiaj robiłam rezerwację na kolację i pan zapytał o nazwisko. I tak powiedziałam... Trochonowicz. Nie wiem, podpisałam się ostatnio w sklepie też jeszcze Zając. Powoli się przyzwyczajam. To nie jest takie proste, że z dnia na dzień czujecie się już, wiecie, panią Trochonowicz. No nie, to potrzebny jest czas, ale coraz bardziej przekonuje się do tego. Tak się przypomina nazwiska. Po prostu, nie? Ja czasami sobie specjalnie, tak jak ja na przykład mówię w filmach, nie wiem, nawet pani Trochonowicz, albo nawet jak mówię do ciebie żono, to mówię żono, tak, też jest jeszcze to takie mówię dziwne. Specjalnie to, żeby umocnić przekaz, że sobie nauczyć się tego. Tak, mi to naturalnie nie wychodzi. Mi też nie wychodzi. Przecież nawet jak ostatnio był śmiech, a Luka powiedział hot wings. Mój narzeczony, nie? Ja to obejrzałem. Śmiałam się z niego, a w ogóle nie zakumałam, że to jest już mój mąż. I ja to obejrzałem i też nie strzaiłem. Ja czasami nawet mówię, to już w ogóle dalej pójdę. Ja mówię tak, moja dziewczyna, narzeczona, żona. Tragedia tam z tym. No i tak moja samo. Moja Angelisia. No tak, bo ja wiesz, rzadko kiedy mówimy do siebie, to nie, ale o sobie tak, mój narzeczony, mój ten, a jednak to jest tak coraz częściej, nie? Nie zniszczę makijażu. Nie. Właśnie, w ogóle, słuchajcie, wracam od Madzi Pieczonki, nagrywałeś tutorial. Nieprawda, sama się nauczyłaś. Sama się pomalowałam. Nieprawda. Madzia wypada z rynku, bo zobaczcie, wchodzi nowa Angelika Makeup. Uwielbiam Madzi makijaże i to jest mój makijaż właśnie ślubny, dlatego postanowiłam, że nagram taki tutaj Q&A, ślubne, w ślubnym makijażu. Nie szczęśliwym, wiesz, że to ślubny. To był mój ślubny. No, piękny. Jakbyście mogli, proszę, podsumować finansowo waszą cudowną uroczystość. Powiem wam tak, ja nie chcę mówić o cenach i na początku myślałam, że może wam powiemy, może zrobimy taki film podsumowujący, tak, czy chcecie poznać ceny. Kilka cen wyszło i to nie jest tak, wyszło przez naszą wedding planerkę, ale to było tak, że my powiedzieliśmy, Kasia, jeżeli ktokolwiek zada ci pytanie, bo Kasia robiła live'a, to proszę powiedz, jakie były ceny, my nie kryjemy się z tym, natomiast sami nie chcemy mówić, z naszej strony słuchajcie, nie chcieliśmy kosztowało tego, to tyle, nie chcieliśmy tyle i tyle. Mówić, a chcieliśmy, żeby ten live Kasi wyszedł taki konkretny. Jako z perspektywy wedding planerki. Tak. Więc wyszedł konkretny, ludzie się dowiedzieli tego, czego się mieli dowiedzieć.
dużo nasze wesele wyszło, tego nie można ukryć. Natomiast my mieliśmy przygotowane fundusze na to i byliśmy... Widzę, co to pędzele. Pędzele przyniosłeś. Brawo. Przynieś jeszcze jeden. A przynieś drugi, jeden. Drugi pędzel. Mamie teraz przynieś. Mamy? Tak, proszę. Mamusiu. My byliśmy przygotowani na to wesele, byliśmy przygotowani, może nie aż na takie ceny, ale jakoś daliśmy radę. To już więc... tak z czasem, jak decydowaliśmy się na coś, co kosztowało więcej, to wiedzieliśmy, że musimy z tym przycisnąć, z tym, więc to było tak na bieżąco, nie to, że na koniec zaskoczyła nas ten, o kurde, jest więcej. Na pewno jest to bardzo duża kwota i myślę, że wiele osób pomyślałoby, Boże, czy oni powariowali wydać taką kwotę na ślub, gdzie tak naprawdę... Nie mamy już nawet takiej kwoty na koncie na ten moment, ale to było nasze marzenie. My po prostu chcieliśmy tak spędzić ten dzień. Marzyło nam się bardzo, prawda? Tak, i dla nas nie było problemem wydania tej kwoty. Wszystko wyglądało przepięknie, nawet jeżeli to trwało jeden dzień, to było tego warte. Czy jeśli mielibyście cofnąć czas, organizowalibyście wesele tak samo, czy jednak nie? Ja właśnie mogę teraz powiedzieć z perspektywy czasu, że zrobiłabym wesele szybciej. Chociaż też to nie jest takie proste, bo my mieliśmy ślub o godzinie 17 i o tej 17 już to słońce było słabsze. A pewnie o godzinie 13 to słońce byłoby bardzo mocne. No 13 może nie, ale ta 15? Może 15 też może... by było. Chociaż gorące. Ja miałem tak, ja ci o tym nie mówiłem w ogóle, ja miałem przez to, że miałem czarny but i czarną skarpetkę taką wysoką. Gorące ci było? Ale nie, w którymś momencie, tylko na nogę. Tak mi grzało słońce, że mnie parzyło. Tylko takim parzyło, jakby nie wiem, wrzątkiem. Nie, że gorąco, ale tylko na nogę. Ja wiesz, próbowałem wytrzymać, ja myślę, tak, bo jakby mi przypalało. Jednak dlatego właśnie ta 17 jest taka popularna, bo już to słońce jest słabsze. Tak, no już więc tak. Jeżeli miałabym ślub w kościele albo w urzędzie, to wybrałabym. Dziękuję, ale będziemy mieć kolekcję pędzli po tym filmie. Jeżeli bym zrobiła w kościele albo w urzędzie, na pewno zrobiłabym wcześniej. Jeżeli chodzi o ceremonię taką na zewnątrz, to chyba ta 17 jednak była dobrym pomysłem, więc chyba byśmy nic nie zmienili, nie, prawda? Nie, absolutnie. Wszystko absolutnie było nic, no kurczę, nic byśmy nie zmienili. Od jakiegoś pojedynczego jedzenia, po nie wiem, po muzykę, no nic. Nic nie jestem w stanie wymyśleć teraz. Teraz z biegiem czasu uważacie, że wasze wesele było warte swojej ceny? Tak. W 100%. 100%. Nawet na początku, jak mówiliśmy, łapaliśmy się za głowę, Boże, jaka to kwota będzie wydana na to wesele. Tak jak ja, słuchajcie, szłam do ołtarza, zobaczyłam te dekoracje, bo dopiero pierwszy raz zobaczyłam, jak szłam. Mówię, wow, to wiecie, to w sensie, co widzieliście na zdjęciach. Ceremonii, bo salę widziałaś, nie? Tak, ale to co widzieliście na zdjęciach, to na żywo wszystko było jeszcze większe, miało taki efekt 3D. No. Wszystko było większe, bardziej masywne. No. Jakby naprawdę widząc te kwiaty, te dekoracje, mówię, nie żałuję ani złotówki. Po prostu czułam się jak w bajce. To wszystko wyglądało tak niesamowicie, że tak, mało tego nawet wszystko było warte swojej ceny. Teraz nawet było... Dziękuję. Można sobie wyobrazić nawet, co by było, jakbyśmy na przykład za te kwiaty zapłacili połowę mniej. Tak, też no, połowę mniej to, byłoby kwiatów. To by dobry strzał był, bo na szczęście dobry strzał był, że myśleliśmy o tym, tak. Bo faktycznie jakby było o połowę mniej kwiatów, no to no nie wiem, jakby to wyglądało, jakbyśmy to zobaczyli, ale na ten moment, jak widziałem nasze dekoracje, to wiem, że byłby niedosyt. Czy to prawda, że ślub w plenerze się nie liczy, że i tak trzeba jechać do urzędu potem? My jechaliśmy do urzędu przed. I tak naprawdę wszystkie formalności załatwialiśmy przed, podpisaliśmy dokumenty zawarcia związku małżeńskiego już przed. Tak. Później dzień przed byliśmy u księdza, też wszystko podpisaliśmy, także już po absolutnie nic nie musieliśmy robić. My mieliśmy księdza, tak. Z którym wszystko zawarliśmy wcześniej, tak samo jakbyś... Patrz, do oczu przyniosłem, rozumiesz to? A ty pokazałem, prosił, pokazałem. Tak, wszystko już wiesz, co to jest. Brawo! I teraz puderek, puder. I żeby ten ślub mógł być odbyty właśnie w miejscu jakimś tam poza kościołem, to musi być zgoda góry. Nasz ksiądz poprosił górę, o swoją górę, o to, że o zgodę, no i dostał taką i dlatego miejsce w tym, to jest miejsce normalnie jak w kościele. Tak, ślub i był jak w kościele. Nam bardzo zależało, żeby mieć kościelny, już z perspektywy czasu, ale właśnie kościelny na zewnątrz. Oczywiście, gdyby była brzydka pogoda, to był plan B, w którym mieliśmy przenieść się do kościoła. Który kościół był też chwilę od tego miejsca. Natomiast byliśmy bardzo zadowoleni, że właśnie ten ślub udało się zrobić w plenerze. I powiem wam, że pogoda była przed tragiczna,
padało, było pochmurnie, w dniu wesela była cudowna, było po prostu wymarzona pogoda, słońce, nie było za gorąco, a już na drugi dzień było chłodniej, ale dobrze, chmurnie. Ale zobacz, jak to było wszystko też wymarzone. Też było dobrze, dlatego że wszyscy wczorajsi, jakby był upał, to byłoby nam pewnie niedobrze, a było tak rzeźko. No. A już w dniu wyjazdu rano świeciło słońce, a później lał deszcz, więc wszystko tak po prostu było na styk idealnie później wymierzone. Całe sobota, niedziela, chyba poniedziałek, lało. Wszystko było lało, wszystko przed tym też lało tak. Cały czas, więc no jakbyśmy na noc okienko zamówienie. Takie dostali. Tak, prezent. Czy spodziewaliście się, że wasz ślub wzbudzi aż tyle zainteresowania w internecie? Ja spodziewałam się, że może jakiś portal plotkarski wspomni o tym, że bierzemy ślub, natomiast to, co się wydarzyło, to w ogóle przerosło moje oczekiwania i nawet moja głowa tego nie mieściła. Powiem wam, że tylko cały czas ktoś przychodził do mnie i mówił: słuchaj, jest artykuł tutaj, mówią o twojej sukience, mówią o tym, a ja cały czas, przysięgam wam, przez dwa dni nie spojrzałam nawet na jeden artykuł, nie przeczytałam w internecie nic na temat ślubu, nie przeczytałam nawet komentarza pod zdjęciem ani jednego naszego ślubnego, dlatego że nie miałam czasu. Tak. Cały dzień byłam z gośćmi, była impreza, tyle się działo, że nawet mnie to przez chwilę nie interesowało, ale już jak skończył się... Już na drugi dzień po poprawinach faktycznie przewertowałam internet i po prostu byłam w szoku. Chcesz być małą Madzią pieczonką? Chcesz, Ciuciu? Tak to jest, jak nie mamy opieki. Powiedz, że jest okej. Okej. Jest okej? A kto to ja jestem? Tatuś. A tu? Mamuś. Mam. Ja totalnie nie uważałem, nie liczyłem na to, że będzie aż takie zainteresowanie. Tak jak mówisz, byłem raczej pewny, że jakieś plotkarskie napiszą jeden, dwa artykuły na zasadzie: o, jaki ślub, taki i taki. No a to było tak, że Jacek, mój wujek, leżał sobie na kacu po weselu, odpala... Co to było? TVP. Pytanie na śniadanie, a my tam jesteśmy, totalnie bez naszej takiej nasi wiedzy. Goście, my tego nie wiedzieliśmy. Już widzieli, tak. Co wczoraj, gdzie oni byli. Ktoś mi napisał, bo ja ogólnie mam Twittera, ale nie korzystam z niego, ale ktoś mi tak napisał, ktoś mi wysyłał cały czas różne screeny z Twittera. I w końcu wszedłem pod hashtag Andziax, to było Andziax ślub, Andziax Luka, to było chyba 3,5 tysiąca samych wpisów od rana z takim hashtagiem, przykładowo Andziax, no i cały czas komentowanie kolorów, komentowanie tego, jak to wyglądało, gości, naprawdę, no po prostu było... Był duży boom, a my, przysięgam wam, że od początku ani przez chwilę nie chcieliśmy ani nikogo przebić, ani nie myśleliśmy o tym, żeby to był wesele roku. Wiesz, jakie były wpisy? Bardzo dużo wpisów było. Jeśli, tak wiesz, to jest taki modny tekst, że jeśli moje wesele nie będzie wyglądało tak jak Andziax i Luki, to nie chcę. Oczywiście wiecie, jak to jest. Każdy ma inny typ wesela. Pewnie było wiele osób, którym się podobało. Na pewno wiele osób powiedziało, co za cyrk i co za szopka, ale po prostu to było nasze i my naprawdę nie chcieliśmy tym nikomu nic udowadniać. My... Ja nawet sama nie sądziłam, no, że tak, kto wiesz, tak może powiedzieć, że po prostu tyle kwiatów i tyle osób było takich z internetu, a to są naprawdę nasi bliscy znajomi. Karta mi się skończyła. Było naprawdę po prostu, no idealnie. To było takie nasze wesele, także... Ja nawet nie czuję tak w ten sposób, że ktoś mógł powiedzieć, że fajne, a ktoś mógł powiedzieć, że beznadziejnie. To po prostu... Nawet nam to nie interesuje, nie? Może być, tak, ale ogólnie może być to nie w typie kogoś, nie wiem, kolor, cokolwiek, ale uważam, że to wesele po prostu było ogólnie piękne. I tyle. Ktoś komuś się może coś nie podobać, ale jak ktoś powie: nie, beznadziejne, w życiu bym takiego nie chciał, no to ja mu nie uwierzę po prostu. No. Kogoś typie, ktoś nie lubi takich kolorów, nie lubi takiej ilości, ale ma powiedzieć, że było piękne. Ma powiedzieć. Tak, musi to zrobić. Czy nie czułaś dyskomfortu, idąc z tej pierwszej sukni z tak długim tyłem? Bałaś się, że się przewrócisz? Ta suknia była bardzo lekka. Jakby nie mogę powiedzieć, że wiecie, taka firaneczka, ale była naprawdę lekka i ja nie czułam takiego ciężaru. Ona była bardzo komfortowa. Ona też szła tak, że ona nie szła pod nogi, tylko ze mną. Tak jakby za ciebie. Ja teraz, z przodu miałam, widziałyście na pewno, widzieliście, odkryte nogi, więc ona po prostu za mną płynęła i czułam się w niej pięknie. Jakby wiedziałam, że moja główna suknia musi być taka spektakularna i taka... I była! Gdzie już nigdy nie będę mogła takiej założyć, bo gdzie ja taką suknię założę? Może do jakiejś sesji, może na jakąś specjalną imprezę, ale wiedziałam, że musi być taka, gdzie już nigdy takiej nie będę mogła założyć. I taka była. Czy nie przeszkadzało ci to, że nieustannie z Luką byliście nagrywani przez waszych gości? Szczerze? Nawet nie zwróciłam na to uwagi. My z Luką nie pozowaliśmy do naszego kamerzysty, nie pozowaliśmy do znajomych.
były fajerwerki, cokolwiek się działo, no to pamiętam te fajerwerki najbardziej, jak się wzruszyłeś i ja patrzyłam na ciebie i mówię, Boże, ale jest cudownie. No. Mówię, Boże, czy ty widzisz, jakie mamy wesele? I ja stałam i ja nie widziałam, że ludzie nas nagrywają. Tak samo nie widziałam, jak szłam do ołtarza, że ludzie mnie nagrywają, bo patrzyłam na Lukę. No, ja tak samo. W ogóle nie odczułam, że nasi znajomi nas nagrywali. Jak przenosiłeś mnie przez próg, też nie widziałam ludzi z telefonami, bo... Nie patrzyłaś, nie skupiałaś się. Nie patrzyłam na to. Ja tak samo, czy mi przeszkadzało. Totalnie w ogóle tego nie zauważałem, to po pierwsze. Fajnie, a po drugie, mogliśmy też zobaczyć, co się działo. A po drugie, jak mieliśmy właśnie po ceremonii chwilę, tam nie wiem, 15 minut dla siebie, to ja naprawdę dopiero, jak zobaczycie jak na nagraniach, to niby ja patrzę. Ja niby patrzę przed siebie, ale ja tak naprawdę nic nie widziałem. Ja byłem gdzieś w kosmosie i jak sobie usiedliśmy te już z obrączkami na palcach, już byliśmy na chwilkę sobie tam dla siebie, no to naprawdę popatrzyliśmy i o kurde, jak ładnie ale to wyglądało. Super. To było nasze, takie trzecie oko, że dopiero tym okiem zobaczyliśmy, jak to wszystko wyglądało, bo ja widziałem Angelikę, ja widziałem, nie wiem, Michaela, Adriana płaczących. Wszystko zobaczyliśmy tak naprawdę. Ale wiesz, ale nie chodzi jak w czasie ceremonii. Ciebie właśnie jak szłaś z tą suknią i tak naprawdę tyle. Nie ja pamiętam nic. Ludzi, nie pamiętam ja tych nawet kwiatków. Podczas ceremonii nie patrzę, coś tam może zerknęłam raz na ludzi. Ale... Ja się tak bardzo skupiałam na tych momentach, na Luce. Dla mnie cały obraz z wesela to jesteś ty, ze ślubu. No, ale później ty, z wesela, mnie, to później faktycznie później było tak, weselu, że było rozdzieliliśmy się. I my z Luką mamy zawsze tak, że my imprezujemy osobno. My się na chwilę spotykamy, ale my po prostu jesteśmy bardzo mocnymi charakterami i to nie jest tak, że jedno będzie chodziło za drugim tam, gdzie chce, tylko Luka leci tam, gdzie chce, ja lecę z moimi dziewczynami. Ale to dobrze, łapiemy ale to się. Zawsze my to uwielbiamy, prawda? Taktycznie to super wychodzi, bo już parę razy się złapaliśmy z Angeliką, że albo ja, albo ona. Mówimy, o kurde, jedna osoba mówi, o ja z tą osobą mało przebywałam, a ja mówię, nie martw się, ja by siedziałem bardzo długo. Tak się uzupełnialiśmy. Tak, zajęliśmy wszystkim. Tak, więc ja widziałem, ona szła w jedną stronę, ja w drugą, ale to zawsze było do gości, do ludzi, więc tak jakby wszyscy, którzy wyjechali, byli oprócz tego wszystkiego, co widzieliśmy, to byli zadowoleni, ale również jak się opiekowaliśmy. Mój trener, z którym rozmawiałem, kurde, jak fajnie się nami zaopiekowaliście, cały czas do nas podbiegaliście. A ty możesz powiedzieć, że jak cały czas, jak byłam 3 razy. Ale ty 3 razy, ja 3 razy i to jest 6 razy. I też. Wiesz, i to już jest co innego, nie? Czy żałujecie, że nie zaprosiliście jakiejś osoby? Nie. Absolutnie nie żałujemy, bo... Gdybyśmy chcieli jakąś zaprosić, to byśmy zaprosili. No to tak, dlaczego mielibyśmy nie zapraszać? Nie, tak. nie mieliśmy. Było też na przykład tak kilka osób, które nie przyjechało do nas na ślub, ale dla nas to też po prostu jest weryfikacja. I po prostu jeżeli ktoś nie chciał, okej. Okay. Tak. Dla nas to było wszystko, wiecie, klarowne po prostu, tak? No. Także te osoby, które miały być, były, bardzo się cieszyliśmy. Te, na których najbardziej liczyliśmy, to były. Tak. I super, że były i na pewno nie żałują. Na pewno. Najbardziej zadawane pytanie, zarazem uważam najgłupsze. Dlaczego nosisz obrączkę na lewej ręce, a Luka na prawej? Już odpowiadam. A kto trzyma dobrze? Ty. Teoretycznie ja, tak? Ja po prostu lubię. Dla mnie, ja nie patrzę na to, jak wypada, jak się powinno. Dużo osób mówi, w Polsce nosi się na prawej, a na przykład we Włoszech nosi się na lewej, bo od serca, no ja noszę od serca. Absolutnie na to nie patrzę i mnie to nie interesuje. Nie wiem, jak sobie zakładaliśmy. Chyba mi założyłeś na tą... Tak. Bo ja właśnie tak nosiłam tutaj pierścionek zaręczynowy, a obrączkę tutaj. Możliwe, że ja za kilka dni sobie przerzucę tą obrączkę i będę nosiła na tej, jak będę nosiła osobno. Natomiast jakoś bardzo mi kuła ta obrączka tutaj. Nie jestem przyzwyczajona. Ona też jest cała diamentowa, więc po prostu jest taka dosyć nieforemna. A tutaj na tym palcu założyłam i mówię, kurde, jakoś wygodnie, więc wygodnie mi. I też noszę po prostu razem, dlatego na tej ręce. To jest po prostu kwestia. A ty nosisz na prawej, bo... Nie wiem, bo tak założyłem, bo... Ja tak ci założyłem. Znaczy, no w sensie tak, ale nie mam żadnego jakby teorii na ten temat. Co to jest za nie? różnica? To chyba nieważne, w tym wszystkim, zobaczcie, jest ceremonia, jest ślub, dwie osoby się kochają, to już szybciej, czy to jest na lewej, czy na prawej, to chyba nie ma znaczenia. Czy nie macie uczucia pustki, smutku, że tyle przygotowań i ten dzień, dni są już za wami? Bardzo duży smutek był. Luki mama powiedziała, że ma depresję, tak jakby ją zabrali z obozu. Że wróciła do domu, nie ma już tych ludzi, nie ma tej imprezy i ona chce wrócić do tych ludzi. I ja mam to samo. Ja mam coś takiego, że nawet jak jadłam obiad podczas kolację na weselu, to cały czas miałam coś takiego, jedz powoli, delektuj się tym mięsem. Cały czas w głowie powtarzałam, bo wszyscy powtarzają, że to wesele tak szybko leci. I faktycznie jadłam powoli i mówiłam, Boże, jak jest cudownie, Boże, niech ten moment trwa.
ja tak bym chciała wrócić do tego wieczoru. Ta impreza była cudowna. Mhm. No, nie, bo świetnie. Cudowna i chciałabym bardzo przeżyć coś takiego jeszcze raz, więc mówię do Luki, robimy rocznicę. Nie ma opcji. Też jest takie pytanie, robimy? Wiesz, jest takie pytanie, ale... No to od razu na nie odpowiemy. Tak, ale odpowiedzmy tak, to tam było pokazane, znaczy nazwane jako after, ale my mówimy właśnie, no wiadomo, na rocznicę. Tak jak tam było w pytaniu, czy chcemy zrobić rocznicę w mniejszym gronie? Właśnie tak. Tak, to na pewno nie chcemy już na 120 osób robić, bo też nie. Powiem wam, że nie wiem jak ludzie ogarniają wesele na 300 osób, gdzie z każdym trzeba faktycznie się napić, porozmawiać. Nie, to jest niemożliwe. Więc na pewno chcemy zrobić za rok rocznicę. Każdy po naszym weselu mówi, Boże, ale mieliście cudowne zespoły. Mieliśmy dwa, drugi tydzień i Szafa gra, drugi tydzień to był po prostu taki klasyczny zespół, chociaż nie klasyczny, no, bo wszyscy, go nazwać właśnie wszyscy mówią, że po prostu czuli się jakby byli na jakimś koncercie, że po prostu cudowne, naprawdę. Że jak ktoś chciał... Poprowadzenie imprezy, ta muzyka, no ktoś chciał wow. Iść do toalety, to czekał na beznadziejną piosenkę i nie mógł pójść. Nie mógł bo pójść. Bo cały czas było... Tak, cały czas było super. Szafa gra to znowu zespół, który się przebiera i odtwarzają stare hity, znane piosenki, więc były tak cudowne zespoły. Stwierdziłam, że jak będziemy robić tylko rocznicę, to na pewno bierzemy drugi tydzień. Tak, tak. Bo ludzie po prostu... A zrobimy ją raczej na pewno, nie? Zrobimy. Zrobimy, no. Od razu tutaj powiem o pytania, które też często się pojawiały. Czy mieliśmy dużo współprac na weselu? Ponieważ dużo osób oznaczaliśmy i od razu to tak jakby automatycznie zostało odebrane, że my większość tych rzeczy, które oznaczaliśmy, mieliśmy za darmo. Albo mieliśmy zniżki na nie. I tak nie było. Nawet u Izabeli Janachowskiej, jak byliśmy w programie, to mówiłam, że mieliśmy jedną współpracę, ale chyba mieliśmy dwie. Nie jedną, ale też czy my oznaczaliśmy, my po prostu udostępnialiśmy na przykład Kasię, która oznaczała wszystkich. Tak, ale ja też... Nie, ja tam pooznaczałam parę osób, czy na przykład... nie pamiętam co. Mieliśmy chyba dwie współprace na weselu, tak jak teraz już... Na spokojnie myślę. I to takie mniejsze. I to jakby. Takie mniejsze, bo nam zależało na tym, żeby po prostu nie tracić czasu na reklamowanie czegoś. Mieliśmy budżet, który mogliśmy wydać i nie czuliśmy potrzeby brania barteru. Nie chcieliśmy, żeby ten dzień było, żeby w tym dniu było oznaczane, nie wiem, od talerzy po wizytówki, tak. Po coś. Albo też żebyśmy też tak wszędzie ogarnąć. Byli. Wiecie, jak kogoś z kim współpracujemy, później ktoś to będzie udostępniał i nie chcieliśmy wszędzie każdemu wyskakiwać z lodówki, co ale i tak się stało. No, i tak się stało, więc jakbyśmy sporobili te bartery i współpracę, to już w ogóle by było tego wszędzie pełno. Więc tak naprawdę jestem zadowolona, że nie porobiliśmy tyle współpracy, tak. Barterów. Dobrze nam to wyszło. Kiedy będzie film z wesela? I tutaj już mogę wam powiedzieć, ponieważ rozmawiałam z Suarem, firmą, która robiła nam właśnie film z wesela. Będzie on najprawdopodobniej pod koniec sierpnia. Także za miesiąc. Bardzo okay. Się cieszymy. Wiele osób mówiło, że długo się czeka. Natomiast normalnie na ślubne filmy czeka się jeszcze dłużej. My mieliśmy, słuchajcie, drony. Mieliśmy kilka kamer z różnych stron. 7 czy 8 godzin materiału jest z naszego wesela. A my chcemy tak naprawdę zrobić film półgodzinny. Suar od początku nam powiedział, że bez sensu robić tak jak kiedyś z 2 godziny filmu, bo faktycznie każdy później przewija, to jest za długie. Lepiej zrobić takie soczyste pół godziny. Taki vlogowy, nie? Trochę. Tak, więc ten film będzie trwał plus minus pół godziny. Cicho tam. Jaluś. Nie możemy się go już doczekać. No, na pewno naprawdę. On tutaj się pojawi na moim kanale. Nie będzie to tak, że coś tam będzie ukryte i że będzie inna wersja na YouTube, a inna do nas. Nie, nie. Tylko będzie jedna. Nawet i też nie będziemy jakby wiedzieć, jak to wygląda. My nie mamy teraz jakichś przecieków, jakichś scen. Jak dostaniemy, to obejrzymy to pierwszy super. Raz. No. Powrócimy z pomieniami. Przepraszam, czy pani jest na jakimś targu? Czy mieliśmy księdza na współpracę? Nie, kochani, normalnie ksiądz jak ksiądz, chociaż mogę się przyznać, że nasz ksiądz był nietypowy, no. Nadzwyczajny i po prostu tak mi odczarował spojrzenie na księży, tak super, dobry, naprawdę. Czuły, serdeczny, rodzinny człowiek, że to się w głowie nie mieści. Nie mieliśmy księdza na współpracę. Nie wiem, skąd te pytania. Już... Wszyscy po prostu byli w szoku, jak to jest możliwe, że nam się taki fajny ksiądz trafił. Po prostu mieliśmy szczęście. I te cukiereczki, że pokazują tak. Się na vlogu, nie? I mieliśmy coś takiego... szczęście ogólnie. Wszyscy ludzie, którzy... Dziękuję.
wszyscy ludzie, którzy tworzyli to wesele, byli cudowni. Po prostu chyba my taką energię dawaliśmy i ci ludzie taką samą energię mieliśmy do nas. Ja to powiedziałem nawet jak czekaliśmy wszyscy na wejście na salę, że jakie to jest szczęście, że nawet do ochrony mówiłem. Kurde, nawet panowie sobie jacyś tak niby kawał byków, kawał chłopat, to czy wiecie, a jednocześnie tacy mili, empatyczni, ciepli właśnie, tak. No niesamowite. Pan za mną chodził, tak naprawdę nie musiał tego robić, ale chodził i cały czas mówi: przepraszam pani Angeliko, ale tutaj ma pani teraz 3 minuty wolnego, może chciałaby pani popatrzeć coś w telefonie, zrzucić właśnie jakieś zdjęcie. I ja nie miałam w ogóle przez całą noc telefonu przy sobie, tylko mój ochroniarz, bo mieliśmy kilku ochroniarzy, natomiast jeden był poświęcony dla mnie, który wszędzie za mną chodził. I to powiem wam, że było super, naprawdę. Bo wyszło miejsce, gdzie mieliśmy ślub, wyszła godzina i ja się obawiałam. Różni są wariaci na świecie i bałam się, że ktoś może coś będzie chciał mi zrobić, zepsuć suknię. No nie wiem, no lepiej być po prostu zabezpieczonym. Tak, albo po prostu jakichś nawet relacji nieproszonych, nie? Zresztą tak. Służby też nie chcieliśmy. Tak, więc pan za mną chodził, podawał mi telefon. No był naprawdę firmę ochroniarską mieliśmy. Super. Rewelacyjną. Mega, mega fajną. To no, na obrazku wielcy faceci, a w środku po prostu gołębie serce. I każdy z gości nawet mówił: wujkowie, kurczę, ta ochrona rewelacyjna. Pytali się, czy coś do picia, tu otwierali drzwi, byli bardzo pomocni. Którzy goście wyszli jako ostatni z sali? To nie wyszły z 2-3 osoby, tylko z sali chyba wyszło 20 osób naraz. 20 na osób zostało na koniec, tak? 25. No. I to była godzina piąta? Po piątej już wiedzieliśmy, że koniec, zespół skończył grać, ale my chcieliśmy siedzieć dalej, więc w te 20 osób wyszliśmy na zewnątrz i siedzieliśmy sobie pod parasolkami. Tak. Wzięliśmy ze stołu wódeczkę, zapojkę, jakieś tam jeszcze może, nie wiem, czy jedzonko, nie pamiętam, czy tak. Na pewno alkohol. Co mówią? Co mówi do mnie dużo, że nie pamiętam czy jedzenie, ale alkohol wiem. Tak, i siedzieliśmy sobie do godziny 6. Tej? Ja siedziałam do godziny 7, a mój mąż siedział do godziny 10. Tak. I do ile do godziny 10 zostało? No do 10 byłem tak. Ja, była Malwina, był mój wujek Bartek, była Ola Nowak, był Krzysiu Adamek, była Madzia Stysiak, były Mrówy, Asia i Marcin. I jeszcze chyba ktoś, ale nie pamiętam. A jak nie, no to 8. 8, 9 osób. No i ja, 9 i nie wiem, to 9 albo 10. Luka, słuchajcie, rano jak się obudził o godzinie 12, a o 10 poszedł spać. Jeszcze jakby ktoś zobaczył na śniadaniach, to właśnie pan młody. Chciałam to powiedzieć. Aha, to pan młody jadł w śniadanie w swoim smokingu jeszcze, bo my do 10 jako 9.40 byliśmy w pokojach i w pokoju tym afterowym, tym jednym, co skończyliśmy imprezę. No i postanowiliśmy sobie, no chodźcie na śniadanie. Moja ciocia z rana wróciła po śniadaniu i mówi do wujka tak: słuchaj, ten Luka to już o 10, świeżutki, w smokingu, przygotowany na nowy dzień. A wujek mówi: ty żartujesz? No nie, no gotowy jest już na poprawiny, a on jeszcze nie wrócił z wesela. Więc o tej 10 wrócił, przespał się 2 godziny, o 12 wstał, no i już musieliśmy się szykować na poprawiny, bo o 14 były poprawiny. Ale dał radę i jeszcze o 12 jak wstał, mówi do mnie: słuchaj, ja nawet z Charlie zjadłem śniadanie. Także jestem dobrym ojcem, zjadłem śniadanie z córeczką. Tak, bo Niania przyszła w tym, podczas tego śniadania z Charlie, no to Charlie jak mnie zobaczyła, to przyszła do mnie. Ja na kolankach sobie jadłem elegancko, nie dałem po sobie nic poznać. No bo to wiecie jak to jest, to o 10 ja już nie byłem pijany, to tyle czasu jest się na nogach, że już po prostu ten ranek jest taki jesteś trzeźwy wczorajszy, wiesz. Tak naprawdę moglibyśmy opowiadać i opowiadać o tym ślubie. Tych pytań było setki po prostu, naprawdę. Ale no powiem wam, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego wesela. Podwykonawcy wszyscy spisali się cudownie, tort był cudowny, kwiaty były cudowne, fajerwerki, bańki, Muzyka. Miejsce ślubu. Dla mnie największym takim wzruszeniem był moment, kiedy szłam do ołtarza i ciebie zobaczyłam. Dużo pytań też było o Charlie, naszą gwiazdeczkę, gdzie była podczas ceremonii. I podczas ceremonii Charlie była z nianią, ogólnie przez cały weekend była z nianią, żebyśmy my nie mieli tak naprawdę zmartwień, żebyśmy nie musieli uważać, gdzie ona jest, co się z nią dzieje. Tak samo, żeby nie obarczać tym naszej rodziny, naszych mam. Była z nianią, ale był jeden taki malutki szczególik, że niestety Charlie złapała jakiegoś wirusa. I tak naprawdę w trakcie ceremonii zaczęła się źle czuć. Źle to się skończyło dla sukienki. Sukienka od Roberta troszeczkę na tym ucierpiała, ale już jest wyprana, świeżutka.
Także. Ale wróciła do gry, Charlie. Wróciła do gry na poprawinę, także z zabaw. Ekspresowo to było. Nie skorzystała na weselu, nie potańczyła, ale na poprawinach potańczyła już sobie, pobawiła się z animatorką, z dziećmi, także. No. Nic dała radę, dała radę. Na chwilę wpadła pod Gloriettę zrobić sobie z nami zdjęcia. Tak, więc pochodzić jeszcze tam, kwiatki dostała przecież. Tak, jeszcze tam jako tako się czuła, ale już po tym było troszeczkę gorzej. Ona sobie tam nianie, w odosobnieniu sobie siedziała, tak, to było fajne. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, troszeczkę tutaj wam poopowiadaliśmy. No i wyczekujcie filmu z naszego ślubu. To będzie jeszcze bomba. Jeszcze będzie miesiąc. Super. Ja już się nie mogę doczekać, na pewno będzie piękniej, na pewno będzie. Się wzruszymy. O, ja już mam dosyć tych wzruszeń, tego wzruszaliśmy się ileż można. Cały ślub, ale Luka tutaj powiem, przodował w tym. I ja, Michael i moja siostra, Nicolcia, jesteśmy rekordzistami płaczu na tym ślubie, nie? To jest naprawdę aż... Nie, że głupio, bo się nie wstydzę, Kocki. Ale tak już ileż można beczeć, nie? Tak mam wrażenie, no. Cudowne wesele, cudowne wspomnienia dla nas. Tak. Oby było życie takie jak wesele po prostu, no. Tego nam życzę.